Doroczny rajd rowerowy szlakiem Józefa Ignacego Kraszewskiego z Białej Podlaskiej do Romanowa. To wydarzenie, na które czekamy. To wydarzenie, które wpisuje się w rowerową stolicę z Polski. Kręcimy dla Białej Podlaski z nadzieją, że to właśnie Biała Podlaska w tym roku zostanie rowerową. Mamy taką gorącą nadzieję, ponieważ jest ogromne zainteresowanie osób indywidualnych, zorganizowanych grup. Nas to bardzo cieszy, ogromnie nas to cieszy. Jedziemy szlakiem z Białej Podlaskiej do Romanowa, więc w miejscu, gdzie Józef Ignacy Kraszewski uczył się, do miejsca, w którym mieszkał. To stąd, z Placu Wolności, spod ławeczki Kraszewskiego. Grupa blisko 200 osób wyrusza. Jedziemy szlakiem pięknym. Tak naprawdę zatrzymujemy się w miejscach szczególnie interesujących. To kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Ortelu. To także groby rodzin Malskich i Kraszewskich w Wisznicach. I oczywiście finał w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z możliwością zwiedzenia. Tam czeka na nas kapela Bielskiego Centrum Kultury. Tak naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie, dlatego też wszyscy już czekają. Ja chciałam tylko podziękować ogromnie tym, dzięki którym ta impreza ma taki właśnie wymiar. Prezydent miasta Biała Podlaska, ale także firmy Toyota, Auto Podlasie, Toyota Biała Podlaska, która nas ogromnie wspiera wozami technicznymi, pilotem, a także TKKF Biała Podlaska, a także osoby indywidualne, Biuro Podróży Paulina, które ubezpiecza wszystkich uczestników rajdu, wójt gminy Wisznica i dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Cudownie, że jesteście. Nie będę mówił dużo, bo my wszyscy to wiemy. Jesteśmy wicemistrzami, już mocno uprawnionymi, bo utrwalonymi na zaszczytnym drugim miejscu w skali całej Polski. Tak się rozokrociliśmy, że chyba nie damy sobie wydrzeć już tego prowadzenia. Dość rzec, że mocno dystansujemy, ale bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich pozostałych 55 miast prezydenckich biorących udział w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Dzisiaj mamy cykliczne wydarzenie, tradycyjny rajd Kraszewskiego, czyli Biała Podlaska, Romanów, ponad 60 km. Rajd odbywa się po raz 12, ma już swoją historię i tradycję. Pewnie większość uczestników wróci także na rowerach z Romanowa do Białej Podlaskiej, do Romanowa, czyli tego miejsca Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. W tym roku, zresztą tak samo jak w poprzednim, rajd wpisuje się w rywalizację o rowerową stolicę Polski. Dzisiaj na pewno dołożymy jeszcze kilkaset albo kilka tysięcy kilometrów dla Białej Podlaskiej. Zapisało się ponad 200 uczestników rajdu w sposób bezpieczny. Pogoda dopisała, jest piękna, słoneczna pogoda, więc będzie fajnie spędzony cały dzień. To jest rajd, który już ma dużą tradycję. No to jest już 12. edycja rajdu. Raz się nie odbył z powodu pandemii. Z roku na rok zyskuje coraz większą popularność pod patronatem prezydenta miasta Biała Podlaska, pana Michała Litwiniuka. Ma walory edukacyjne taka podróż na rowerze. Nie, tak, bo jadąc do Romanowa zatrzymujemy się na cmentarzu w Wisznicach, gdzie zostaje złożona wiązanka kwiatów, a także zapalone znicze na grobach rodziny Kraszewskiego. Pogoda świetna, więc można się upawić dobrze. No, pogoda świetna, będzie kilka postoi, na przykład przy historycznym kościele w Ortelu. Także jest to edukacja połączona z rekreacją, fajnym spędzeniem niedzieli i jednocześnie dołożeniem trochę kilometrów dla Białej Podlaskiej.